Arabka sama jej te ustronne miejsca w dzikim parku kadenowskim na wysokim brzegu. Na wysokim brzegu Poniczanki, gdzie tam po prostu jako dziecko brodziłam w tych polankach. Wiedziałam, gdzie są rydze, wiedziałam, gdzie są poziomki. Wiedziałam, jak rzeka wzbiera, patrzyłam na raki wyłażące z brzegów. To było coś niesamowitego. Patrzyłam na wzbierające powodzie, huczącą Poniczankę, w której potrafił w 1934 roku podobno utonąć koń z wozem. Potrafiła być groźna, a potrafiła być taka płyciusieńka, prześwietlona słońcem do dna i nawet zdarzało mi się ręką łowić ryby. Nie jest to dziwne, że chciałam tej twojej rabce, znanej mi z dzieciństwa, dać wyraz w tym, o czym piszę, że mnie bardzo głęboko obchodziło to, co tutaj się dzieje, jak się ta rabka rozwija, co z niej ludzie mają, mówiąc po prostu zwyczajnie. W związku z tym bardzo wiele tekstów poświęciłam rabce i były to teksty nie tylko literackie, ale również zwyczajne, proste, dziennikarskie teksty interwencyjne. Interesowałam się tym, że w park zamiera, że w parku jest błoto. To było wszystko aktualne przed rekonstrukcją obecną parku. Martwiłam się o to, że brakuje tego czy tamtego w sklepach, że dzieci nie mają tego czy tamtego, co tam im jest w rabce potrzebne. Przedstawiałam sylwetki ludzi rabki, jak na przykład sporo tekstów poświęciłam panu profesorowi Rudnikowi i całej historii rozwoju DOHP. Pisałam o Pstrowskim, dawniej to się nazywało Sanatorium Pstrowskiego, bo było budowane za czasów, kiedy górnik Pstrowski bił wielkie rekordy i uważam, że nie trzeba było zmieniać. Można było zostawić, on zresztą potem strasznie ciężko i biednie umierał na raka chyba, nie wiem, czy cię nie mylę tutaj, ale to był człowiek, który po prostu obojętnie z jakich pobudek, ale pokazywał etos pracy, że trzeba pracować ponad wszystko, żeby tę Polskę dźwigać z ruin. I z jego lat budowano dla dzieci śląskich sanatorium Pstrowskiego, potem Pstrowskiego wyrzucono, została inna i został inny patron. Pisałam o tym Pstrowskim. Pstrowski był w moich latach, mojego dzieciństwa, no, tętniącą życiem instytucją, gdzie dziesiątki, setki dzieci odzyskiwało zdrowie. Potem był czas załamania, był czas, że kasa chorych Śląska nie nadsyłała tutaj dzieci. Były całe sale puste i ja napisałam taki reportaż o pustce w Pstrowskim. Pustka w Pstrowskim, po prostu te sale wołały o pomstę do nieba, że stoją puste, że klimat nad nimi wisi, ten wspaniały, cudotwórczy, a nie ma dzieci. Sprawa zdroju, sprawa pani, na przykład pani Romanowska, uroda zdroju, bardzo mnie obchodziła. Pani Romanowska, żona słynnego lepkarza Rabczańskiego, dbała o to, żeby park był wyścielony kobiercami kwiatów i te kwiaty były układane w przepiękne wzory, dywany, parzenice, wzory Rabczańskiego, góralskiego malunku na cuchach, haftu. Pisałam także i o tym. Jak sięgam pamięcią, tych tekstów było dużo. Walczyłam o to, żeby nie stawiano w centrum pralni, że pralnia nie może być w centrum zdroju, bo przecież to okropność, jeśli się pralnia pojawi. Pisałam tekst o, na przykład, jeśli tak myślę o ludziach, Rudnik. Pisałam o pani Porazińskiej, córce tutejszego słynnego aptekarza z ulicy Słonego, pani Wanda Porazińska, Janikowa, malarka. Przyczyniłam się także do tego, że jej wystawa, jej obrazów była tutaj w Rabce, w MOK-u. Jej rodzina, mąż, dzieci zgromadziły jej obrazy i stworzyły taką retrospektywną wystawę jej malarstwa. Pełnego takich smutków, pełnego zadumy, nostalgii. To były bardzo przedziwne obrazy, które opisałam na łamach Krakowa. Taki miesięcznik wychodzi, Kraków. Pisałam o niej, pisałam o wielu, wielu ludziach, no oczywiście o moich profesorach. Teksty o profesorach, wspomnienia o ogólniaku rabczańskim znalazły się w moich książkach. Rabka to było moje ukochanie, więc nic dziwnego, że walczyłam o nią i że dalej, jak jestem tutaj, to nie mogę się pozbyć dziennikarskiego nawyku spoglądania na teraźniejszość rabki. W mojej pamięci i w pamięci wielu moich czytelników
pozostał tekst poświęcony Teresce. To był rozświetlić istnienie. To była historia Tereski, czyli tego elitarnego gimnazjum rabczańskiego, założonego przez trzy siostry Szczuka, które cudem boskim, dzięki kredytom z Banku Kredytowego w Warszawie, wzniosły ten najbardziej okazały blok, dom rabczański. Tam moja mama, moi rodzice tam uczyli przed wojną. Po wojnie moja mama była dyrektorką liceum dla wychowawczyń przedszkoli. Obydwoje obydwoje wypuścili ze swoich rąk zastępy, dosłownie setki młodzieży, która kształciła się w obu tych wielkich szkołach. I pisałam o tej szkole. Spotykam niedawno panią Kolecką. Pani Kolecka mówi: Pani Ewo, dlaczego w Rabce nie ma ulicy Cholejków? Dlaczego nie ma w Rabce ulicy profesorów Cholejków? Pan Włodzimierz i pani Maria, ludzie, którzy tutaj stworzyli inteligencję rabczańską w dużej mierze, a także taką, która się rozeszła po całym świecie. Dlaczego Rabka nie pamięta o swoich wspaniałych profesorach? I pomyślałam sobie, rzeczywiście, będąc w Busku, widziałam na przykład w Alei Mickiewicza dużą tablicę pamiątkową, podświetloną, poświęconą jednemu z najważniejszych profesorów buskich. Taka gwiazda nauczycieli buskich. Tam pamiętają, tu nie. Mój tekst, Rozświetlić istnienie, poświęcony całej historii Tereski, łącznie ze straszliwymi dziejami okupacji. Tam przecież zwożono Żydów, tam działał ten straszliwy Rosenbaum, komendant, którego... który urzędował w tym samym miejscu, gdzie potem był gabinet mojej mamy. Mama pokazywała mi zdrapane pazurami wilczura odrzwia gabinetu swojego, bo tam się odbywały też przesłuchania i ten wilczur asystował przy przesłuchaniach. Tam przecież na tyłach Tereski są pawilony, gdzie więziono przed egzekucją tych zwiezionych z całej Rabki Żydów. I w tych pawilonach, jak wiem z relacji mojej mamy i innych ludzi, było masę napisów, były zdrapane paznokciami ściany, były słowa pożegnania, które ci ludzie, wiedząc, że idą na śmierć, wypisywali tam. I tutaj taka moja jedna maleńka gorycz, że ten tekst, dla mnie fundamentalny, o dziejach Tereski, nie znalazł się nawet w bibliografii książki poświęconej Teresce, a stworzonej tutaj w Rabce. Proszono mnie, żebym powiedziała coś o swoich książeczkach. No niestety w Rabce nie mam tutaj całej biblioteki, jest ich chyba 7. Tu mam tylko 3. Czwarta jest u pani Lelek w Moku. Ta przedostatnia, która się nazywa Zachwyt i nostalgia. Nie mogę jej tu zaprezentować, ale jest w internecie. To są Zioła na tęsknotę, książka, która zawiera bardzo wiele opowieści o ludziach, którzy potrafią wnieść kropelkę światła w nasze przeżywanie życia. Tak ją nazwałam. Po prostu każda z postaci prezentowanych tutaj wnosi swoje światło, swój obraz życia w nasze życie. Tak i możemy naprawdę czerpać olbrzymie pokłady mądrości życiowej tych ludzi, którzy tutaj są prezentowani. Moja ukochana książka, Nic straconego. Jest to książka, w której zawarłam bardzo wiele właśnie tekstów, może nie za przesada, bardzo wiele. 3 bardzo istotne teksty związane z Rabką. Jeden związany z moją nieżyjącą już babcią, która była prawdziwą matką Polką, straciła 3 synów w czasie wojny. I to w takich miejscach bardzo charakterystycznych dla wojny. Oświęcim, Katyń i Powstanie Warszawskie. I to, że ona żyła i miała siłę się nami opiekować, to uważam, że to jest po prostu znamie świętości. To jest książka Nic straconego, a teraz najostatniejsza, dopiero co świeżutko w tym roku wydana, to jest książka Rabczańskie rekolekcje księdza Wojtyły. Książka, która rodziła się bardzo długo, można powiedzieć, że od wczesnych lat 50. Mianowicie wtedy ksiądz Wojtyła, zaproszony przez księdza Malińskiego, przyjeżdżał do Rabki i to aż 6 razy. Mieszkał w Białym Dworku. Z Białego Dworku przychodził 2 razy dziennie do kaplicy na sesje, że tak powiem, rekolekcyjne przed- i popołudniowe. Każdą z tych nauk urozmaicał, wzbogacał drogą krzyżową. W książce są te drogi krzyżowe i te wszystkie nauki spisane.
Poza oczywiście dwoma latami, kiedy już byłam poza liceum, kiedy poszłam już na studia do Krakowa. No i siłą rzeczy nie uczestniczyłam w tych rekolekcjach. Ksiądz Wojtyła we wspomnieniach moich kolegów wyglądał jak człowiek taki po prostu, zwykły, szary człowiek w zwyczajnym prochowcu, w budkach troszkę przyłatanych, leciusieńko przygarbiony, średniego wzrostu. Dwaj opowiadali mi koledzy, jak szli Aleją Białą, dzisiaj ulica Orkana, i przed nimi szedł tenże właśnie człowiek, którego jakoś obawiali się wyprzedzać. Patrzą, idą za nim krok w krok i do tej samej kaplicy wchodzą i potem ze zdumieniem oglądają go przy ołtarzu. Ksiądz Wojtyła te swoje rekolekcje głosił w latach 53-58 i niektórzy mówili, że to nie są typowe rekolekcje, ale wykłady. On już wtedy był bardzo ważnym filozofem, miał za sobą bardzo wiele wykładów uniwersyteckich i niektóre wykłady, rekolekcje, były dla niektórych ludzi za trudne. Opowiadam nieraz anegdotę taką, że dwóch czy trzech tam uczniów się po prostu zdzisiło, jak to powiemy w parze młodzieżowej. Uciekło za kaplicę sobie tam troszkę pograć w karty i ksiądz Maliński tam ich spotkał, stanął nad nimi. Patrzy tak dobrotliwie, mówi, no czemuście mi nie powiedzieli? Chętnie bym z wami pograł, tylko może już po rekolekcjach. Oni to dzisiaj wspominają z łezką w oku i mówią, no tak, 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 chodziliśmy już jak szwajcarskie zegarki. Było dużo okoliczności towarzyszących tym rekolekcjom. Droga do kaplicy, obiady, które pani Balowa dawała tym przychodzącym z daleka, bo przecież w rekolekcjach uczestniczyły również dzieci, młodzież ze Skomielnej, z Chabówki, z Podobidowej nawet, z Rdzawki, ze Słonego, dalekiego. I ich trzeba było w międzyczasie, między naukami przecież jakoś nakarmić. Były to wspaniałe rzeczy. Odbywały się w kaplicy zdrojowej, dzisiaj parafia. I teraz jak patrzę wstecz na te zapisane przeze mnie teksty, bo pracowicie po powrocie do domu spisywałam każdą naukę, to ja widzę w nich odbicie późniejszego papieskiego nauczania. Widzę, że już wtedy w nim krystalizowały się te najważniejsze jakby imperatywy jego późniejszego papieskiego nauczania. Musicie od siebie wymagać. Musicie dbać o godność człowieka. Nie lękajcie się przyszłości. Jakoś to będzie, polskie jakoś to będzie, ale jeśli pokierujecie odpowiednio swoimi skłonnościami, to będzie, wyrosną z was ludzie. Nie bójcie się, wypłyńcie na te głębie życia bez lęku. Wtedy pamiętam, stała przy kaplicy zdrojowej poniżej taka wielka skocznia narciarska z drewnianych bali, którą to skocznię potem rozebrano. I ta skocznia potem księdzu Malińskiemu posłużyła jako symbol naszego lotu w życie. Należy się ostro wybić po maturze z progu i lecieć dalej w świat. I to samo Wojtyła mówił, lećcie w świat bez lęku, tylko musicie od siebie wymagać i tak kierować swoimi skłonnościami, jak w kajaku wykorzystuje się siłę nurtów rzecznych, płynąc tym swoim kajakiem swojego życia. Książka powstawała na przestrzeni wielu lat, jak już zaznaczyłam, ponieważ została zapisana najpierw w moim zeszycie, takim zwykłym, starym, stukartkowym zeszycie w kratkę, gdzie bardzo drobniusieńkim pismem utrwalałam te właśnie rekolekcje i drogi krzyżowe, a potem, o tutaj jest próbka tego mojego pisma ówczesnego. Uważam, że nie najpiękniejsze wydawnictwo wybrało, bo były też strony o wiele staranniej zapisane. Może im chodziło o uwyraźnioną tutaj datę, a to już była chyba któraś już pewnie 10. klasa. I proszę Państwa, cóż mogę powiedzieć? No, mogę powiedzieć, że kiedy ten zeszyt moja siostra Elżbieta Wyszomirska odnalazła na strychu naszego rodzinnego domu, to on jeszcze długo u mnie leżał i dojrzewał. Wahałam się bardzo długo. Myślę, tyle jest książek o księdzu Wojtyle, tyle jest książek o papieżu, jest zalew publikacji o nim. Jak ja się zmieszczę jeszcze ze swoimi wspomnieniami z lat 50. i z tą jego nauką ówczesną. Ale pomyślałam z kolei, że nie można tego zostawić tylko dla mnie. Że to jest jednak skarb, że wszystko, co dotyczy naszego papieża,
jest drogocenne. Tym bardziej, że te rekolekcje nie zostały przez nikogo zanotowane ani nie nagrane, tylko zostały w moim zeszycie i nawet nie było o nich wspomnienia w kalendarium życia księdza Karola Wojtyły, przygotowanym przez chyba wydawnictwo Znak. W tym kalendarium opuszczono tę wiadomość, że on bywał w Rabce aż 6 lat z rzędu. Teraz serce mnie boli, jak widzę na frontonie Białego Dworku, gdzie mieszkał u księdza Malińskiego, drewnianą tablicę informującą o tym, że tam właśnie on się zatrzymywał, ale niestety tablica jest zupełnie niewyraźnie widoczna z Białej Alei, zamazana, zaciemniona. Myślę, że Rabka powinna postarać się o bardziej wyraźne podkreślenie tego faktu, że to właśnie jej przypadł ten wielki zaszczyt goszczenia przyszłego papieża u siebie.